secret things. Secret, secret things. Najczęściej zwykłe ludzkie przekonania. W komunikacji nie ma błędów, jest informacja zwrotna. Ludzie kupują tylko z jednego powodu. Jeden powód jest, dla którego ludzie kupują. Ludzie kupują tylko dlatego, żeby czuć się lepiej. Emocje już czujecie, jak idziecie. Czuć się na dźwięk. Wyprzedzał nas ostatnio R8. Piękny dźwięk. To was budzą, po to podają fakty, w ten sposób są fakty moderowane, żeby was budzić emocje. Jeden z mitów sprzedaży mówi, że ja nie nadaję się do sprzedaży. Słyszeliście o czymś takim? Jak ktoś mówi, ja nie nadaję się do sprzedaży, tak? Sprzedawcą trzeba się urodzić? Trzeba mieć gadane? Znacie takich ludzi? Czy te osoby mają partnerów? Żony, mężowie, mężów, kochanki? Niech nie mówią, że nie umieją sprzedawać. No pomyślcie. Przecież żebym ja się mógł umówić zresztą na kawę, to co muszę zrobić? Muszę siebie sprzedać. Ona musi mnie kupić. Żeby ona mi namówiła, żebym poszedł z nią na kawę, to ona musi mi się sprzedać. Zwróćcie uwagę, wystarczy, gdyby tak fajnie kamerę gdzieś postawić i idzie chłopak, nie? Idzie ładna dziewczyna. Co się z nim dzieje? Znaczy, tak nie wie. Idzie dziewczyna, ładny chłopak. Dobrze. Widzi potencjalnego klienta, pach, od razu miała postawę. Nie ma przepisu na to. A umiecie to zrobić. Dlaczego? Bo wam zależy. A jak siadasz za biurkiem i masz pomyśleć o tym, że musisz sprzedać coś klientowi, to nagle wszystkie te umiejętności gdzieś się rozpływają. Bo musisz. Bo musisz. Bo nie masz pasji, bo nie masz motywacji. Ale w momencie, kiedy masz motywację, kiedy się pobudza pasja, nagle wszystkie umiejętności się tutaj pojawiają.
Takie szkolenia, takie spotkania, książki, audiobooki czy jakieś filmy są po to, żeby nam przypomnieć, że mamy takie kompetencje, że mamy takie możliwości. Innymi słowy, jeżeli zrozumieć to znaczy tu, jak to mówią Amerykanie, gaz, tu, w żołądku, w brzuchu, jeżeli poczujesz, że ludzie kupują, żeby czuć się dobrze, to zrobić nieświadomie wszystko, żeby poczuli się dobrze. Zamkniętymi oczami wyobrażamy sobie jeszcze raz tę sytuację, ale wyobrażamy, nie róbcie tego fizycznie. Wyobraź sobie w tym momencie, że się schylasz, ale schylasz się o wiele dalej niż przedtem. Wyobraź sobie, to jest tylko w twojej głowie, twoja wyobraźnia. Wyobraź sobie, że twoje ręce pełne dotykają podłogi. I teraz chciałem, żebyście dokładnie zrobili to na początku. Schylcie się w sposób fizyczny i zobaczcie, dokąd wasze ręce się kierują. Okej, okay, komu się kierują? Brawo, tak. Świat się zmienia, wszystko się zmienia. To, co uczyliśmy się kiedyś, nie ma znaczenia. Ludzie, którzy tworzą dzisiejszy świat, nie mają wykształcenia. Znam ludzi, którzy mają 3, 4, 5 fakultetów, znają 3, 4, 5 języków, pracują dla ludzi, którzy nie skończyli matury albo szkoły średniej. Znacie takie przypadki? To jest nieprawda. Zejdźmy na ziemię. W życiu się liczą tylko jedna rzecz się w życiu liczy. Efekty. Mi kiedyś mój dyrektor sprzedaży w pewnej firmie, jak pracowałem, powiedział, mnie nie interesuje, jak to zrobisz, ty masz mieć efekty. To sprzedawca przychodzi do klienta. Czy tak nie jest? I co się wtedy dzieje? Zaczynają się role społeczne. Odgrywanie ról społecznych. No a jak ty do mnie przyszedłeś, to zrobię pochy z tobą. To ja nie jestem zainteresowany. Przekonaj mnie. Bo ja jestem tu gwiazdą, ja tu jestem najmądrzejszy. I to jest druga kwestia. Ludzie nie lubią wchodzić w relacje, kiedy kogoś muszą o coś prosić. Lubicie to? Ja nie lubię. Nienawidzę. Ale wiem, że to jest element gry. Matematycy pokazują, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie zbudować piramidy, bo były kilka razy próby. Nie mamy takich maszyn, które zbudują piramidy dzisiaj w XXI wieku. Także my wiemy rzeczy, nie wiemy. Dlatego potraktujmy spotkanie z klientem jako grę, jako zabawę. Wow. Gdzie można dojść? Co można zrobić? Gdzie są te przekonania? Gdzie są te ograniczenia? One są w naszej głowie. To nieprawda, że ćwiczeniami, nauką i pracą zmienisz przekonania. Nigdy, znaczy możesz, ale to nie jest ten motyw. To nie jest ten motyw. To jest to, co u was było. Pach! Zmieniło się przekonanie. Fuh! Złamałem strzałę szyją. To jest za mało strzałę szyją z was tutaj na sali? Łamiesz strzałę szyją. Paf! Nagle się okazuje, coś może. Zmieniamy w życiu wiele rzeczy pod wpływem pewnych impulsów, pewnych emocji. Dlaczego? Bo my wszystko robimy pod wpływem emocji. Wasi klienci działają pod tym emocją. Moi klienci działają pod tym emocją. Wszyscy klienci działają pod tym emocją.